te dzieci rozwijają się, mają trudności rozwojowe, są oceniane w sposób pejoratywny, na przykład, że są leniwe. Tymczasem są to dzieci po prostu z uszkodzonymi mózgami. Czterocyfrowy kod diagnostyczny wziął nazwę stąd, że trzeba właśnie sprawdzić wywiad, jeżeli są zaburzenia wzrostu, zaburzenia wyglądu twarzy, dysfunkcje mózgu i ekspozycja w okresie prenatalnym. Z całą odpowiedzialnością można stwierdzić, że to jest dziecko z alkoholowym zespołem płodowym. U nas jest taki stan wiedzy, i to jakby no z całym szacunkiem dla wszystkich specjalistów będących na tej sali, że ten chłopiec, którego pokazywałam jako pierwszego w zdjęciu, był diagnozowany w klinice genetycznej przez panią profesor od genetyki, która doskonale opisała jego wywiad prenatalny. Mama była uzależniona od alkoholu. Doskonale opisała wszelkie dysmorfie, wszelkie zmiany poboczne u tego dziecka, na przykład właśnie zaburzenia w liniach papilarnych i innych, a na końcu napisała takie stwierdzenie, iż coś temu dziecku jest, ale na pewno nie ma kwasu. Na lata zamknęło to temu dziecku drogę do jakiejkolwiek terapii i do pomocy, bo naprawdę trzeba było nie lada konsylium, żeby teraz oto ktoś zdecydował się zmienić diagnozę profesora genetyki. Czasami możecie Państwo właśnie znaleźć takie porównanie. Jedna połowa twarzy to jest dziecko, które byłoby zdrowe, druga połowa twarzy to jest właśnie dziecko z pełnym alkoholowym zespołem płodowym. Naprawdę trudno to przegapić i aż się wierzyć nie chce, że te dzieci czasami są przegapiane. Nie będę wymieniała tu oceny rozmiaru wszystkich uszkodzeń, ale wypisałam je po to, żeby zwrócić też Państwa uwagę, że diagnozę fasu można, czy diagnozę tego, że dziecko było eksponowane na alkohol w okresie prenatalnym, można zobaczyć nie tylko przez wygląd dziecka, tylko można zobaczyć również przez inne trudności. Ostatnio badałam pacjenta, który przyszedł, rodzice przyszli, powiedzieli, że lekarz laryngolog powiedział, że ich dziecko ma najprawdopodobniej fas. Mógł to zrobić, bo jeżeli ono trafiało do niego ciągle z zapaleniem ucha i było to nawracające zapalenie ucha i on zbadał i zobaczył, jak wadliwie zbudowane są jest całe ucho i przewody słuchowe, to jeżeli interesował się, wystarczy, że przeczytał choćby jeden artykuł na ten temat, to już będę skończyć, zaraz tak już widzę, to dobrze, to się bardzo szybko zorientował, że sposób budowy narządów słuchowych jest związany z alkoholem. Zapytał rodziców o to, czy mama piła w ciąży. Mama powiedziała, że to dziecko jest adoptowane i on poprosił, aby skonsultowali się ze specjalistą od fasu. Czyli jak widzicie, tak naprawdę każdy specjalista w swojej dziedzinie, gdyby zechciał doczytać troszeczkę o tym zespole, mógłby ze strony swojej to zdiagnozować. To oczywiście moc zdrowego dziecka i dziecka z fasem, ale proszę się nie przerażać, to jest postmortem, czyli dzieci, które żyją, lepiej wyglądają. Uszkodzeń mają bardzo dużo, począwszy od apraksji konstrukcyjnej, podrżenia, ogromne kłopoty z mową. Czasami naprawdę one tak naprawdę nie mówią. One kopiują tylko cudze wypowiedzi. Jeżeli zaczynamy badać pojemność ich słów, płynność słowną, okazuje się, że tam nie ma nic, że one nie są w stanie wyprodukować jednej nazwy przedmiotu na literkę K, powiedzmy, tak? Że wszystko to, co mówią, to są powtórzenia. Mają kłopoty z czuciem, mają ogromne niedoczucie, w związku z tym są narażone często na takie stany, że chodzą ze złamaną ręką, chodzą z cieknącą ropą z ucha, nikomu tego nie sygnalizują, bo nie czują bólu. I tych problemów też jest bardzo dużo w czynnościach poznawczych. One, może powiem tak na koniec, że one, to też może już przeskoczę, że one, te dzieci mają często taką, tak się je nazywa, że to są wieczne dzieci. Właśnie dlatego, że często taka próba ognia, to często z rodzicami o tym rozmawiam, przychodzi w okresie dojrzewania.
bo może się okazać, że do okresu dojrzewania dziecko rozwijało się całkiem dobrze, ale w okresie dojrzewania nagle dziecko widać, że zaczyna odstawać od rówieśników, nie potrafi przekroczyć progu dorosłości, funkcje czołowe zwykle właśnie są uszkodzone, dziecko nie potrafi wnioskować, nie potrafi podejmować decyzji, zostaje wiecznym dzieckiem. Niestety, to jeszcze jesteśmy przed opublikowaniem tych badań poznańsko-krakowskich, ale wszystko wskazuje na to, iż zapoczątkowane procesy neurodegeneracyjne w okresie ciąży pod wpływem alkoholu mają swój ciąg dalszy, czyli wraz z urodzeniem dziecka uszkodzenia się nie kończą. I to jest chyba taki najsłowniejszy wniosek z tych badań, które zrobiliśmy. Zwłaszcza jeżeli w perspektywie jest druga strona medalu, czyli tym wszystkim uszkodzeniom, o którym mówiłam, można w 100% zapobiec, jeżeli matka przez 9 miesięcy nie będzie używała alkoholu. Alkohol w ciąży nie szkodzi matce, tak jak ginekolodzy mówią prawdę, to prawda, lampka wina pani nie zaszkodzi, matce nie szkodzi, ale szkodzi dziecku. Dziękuję bardzo.